kolejną wizytą wybraliśmy się do belgijskiego miasteczka Ostaker. Leży ono w pobliżu Gent. Niesamowity spokój i wielki porządek to typowe cechy małych belgijskich miasteczek. Życie w nich płynie wolno i beztrosko. Ludzie są tu bardzo życzliwi i przyjacielsko nastawieni do swoich sąsiadów. Przybyliśmy do Ostaker, by wykonać reportaż z legendą belgijskiego sportu gołębiarskiego, wielkim graczem na wszystkich dystansach, Raulem Westrete. Mieszka on wraz ze swoim synem Xavierem w pięknym domu w najbogatszej dzielnicy miasta. W tej oazie zieleni, w bajkowym wręcz otoczeniu, wybudowano wspaniałe gołębniki i zasiedlono je gołębiami o nieprawdopodobnych walorach lotowych. Pasmo wspaniałych sukcesów trwa w tej hodowli przeszło 30 lat, bowiem pierwsze poważne sukcesy odnotowano już w latach 70. Raul Westrete, którego widzimy teraz na ekranie, był mózgiem tej hodowli. Ale podeszły wiek nie pozwala mu już w pełni zajmować się hodowlą i dlatego też jego syn Xavier gra w obecnym czasie pierwsze skrzypce w tej hodowli. Jego też zapytaliśmy, jakie gołębie przebywają obecnie na ich gołębniku. W tej chwili możemy powiedzieć, że posiadamy 5 różnych linii gołębi. Gołębie te świetnie spisują się na trasach od 200 km do 900 km, a nawet do 1000 km. Są więc to gołębie uniwersalne. Gołębiami tymi świetnie gramy już od ponad 30 lat. Mój ojciec Raul rozpoczął hodowanie gołębi w roku 1968. Pierwsze gołębie stanowiły, jak w większości początków, gromadkę ptaków po niezłych gołębiach z najbliższej okolicy. Dobierał potomstwo po gołębiach, które wywalczyły znaczne sukcesy. Takie postępowanie pozwoliło na dosyć szybkie postępy w najbliższym środowisku. Zaciemnianie zaczyna się tutaj w miesiącu lutym, a kończy w połowie czerwca. Dzięki temu w miesiącu lipcu mają jeszcze po 10 piór w skrzydle. Jest to bardzo ważne, bowiem wtedy zostają wysłane na loty z odległości 700 km. Przy lotach z odległości 200 lub 300 km ilość lotek nie jest aż tak bardzo ważna. Teraz spójrzmy tutaj, na podłogę. Jest ona sprzątana raz na 2-3 miesiące. Zastosowano tutaj drewniane ruszta. Mamy tutaj dwa wspaniałe gołębie z linii Uno. Tutaj jest syn Uno, Solo. Pierwsza narodowa Lasu Terrain jest. I trzeba jeszcze powiedzieć, że Uno wygrał pierwszą narodową burz. Natomiast Solo pierwsze narodowe Lasu Terrain. Natomiast ten gołąbek to jest Brawa, super gołąb rozpłodowy. Jego ojciec to Brawo, również super lotnik i to jest wnuk Uno. Także to jest super gołąb, akurat mogę to chyba powiedzieć, że na moim gołębniku znajduje się córka tego gołęba. Moja 536, która jest super w rozpłodzie samica. Teraz one się pierzą, dlatego są w wolierze, tutaj mają więcej powietrza, super gołąbki. Tak, to są gołębie rozpłodowe, które siedzą sobie tutaj teraz w wolierze. Mają tutaj dużo powietrza. Jak widać, już ta opieka jest tutaj, że tak powiem, prawie żadna. Dlatego, że wodę leje się im na cały tydzień, jedzenie na cały tydzień. Grit mają świeży, nie ma tu tyle kurzu i po prostu Xavier pracuje, a ojciec już jest, ma 75 lat. Tutaj są, mamy w rękach dwóch synów Uno. To jest Kalipso, a tutaj jest bardzo z bliskiego pokrewieństwa samczyk. Jak widać, piękne, duże gołębie, super i bardzo dobre w rozpłodzie. One są już w takim zaawansowanym. Piękne gołębie. Śliczne gołębie rozpłodowe i bardzo dobre w lotach od 100 do 700 km. Natomiast do nich dokłada gołębie, które grają od 700 w górę. Teraz przechodzimy do pomieszczenia z trofeami, gdzie postaramy się zaprezentować Państwu osiągnięcia tej hodowli. Tutaj na tych fotografiach napisana jest historia rodziny Westrete, tak to można określić. Są tutaj takie gołębie jak Olympic Ball, jak Big Boss, jak Millionaire, Bolide, Victoria. Wszyscy to są narodowi zwycięzcy, super gołębie od Westrete. To jest ta stara linia gołębi, natomiast tutaj jeszcze Solo i Uno to są już te nowsze gołębie, czyli te, które jeszcze tutaj dzisiaj widzieliśmy. Tam u góry widzimy gołębia
Elvis. Ta krew jeszcze do dzisiaj płynie również w głębiach Westretę. Gaum ten był na olimpiadzie. Jest to gołąb olimpijski, zakupiony przez rodzinę Westretę. I super krew tego gołębia się sprawdziła w jego gołębiach. Jest do dzisiaj. Tak wielka ilość pucharów jest bezspornym dowodem na wielką klasę tej hodowli. Hodowcy ci od ponad 30 lat zdobywają wspaniałe rezultaty.